Moim największym sukcesem jest brązowy i srebrny drużynowy medal Mistrzostw Europy i zwycięstwo w Pucharze Europy. Dlaczego szermierka? Dlaczego zdecydowałaś się na tę dyscyplinę sportu? Szermierkę zaczęła trenować moja siostra i po roku jej trenowania bardzo mi się spodobał ten sport i stwierdziłam, że mogę się w nim odnaleźć. Wyładowujesz nerwy, czy raczej uspokajasz się w tym wszystkim? Jak podejść do szermierki? Chodzę na treningi, żeby się po prostu oderwać od życia w szkole i od problemów. Kiedy rozmawiałem o waszym klubie, żartowano, że budowlani Toruń mają szczęście do sióstr. Też mam siostrę Marikę i też ma bardzo wysokie wyniki w szermierce, no i mam nadzieję, że pójdziemy tą drogą co Marta i Hania. Jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda, gdybyśmy powiedzieli pierwszy dzień twój i szermierki i jak to się potem potoczyło? Nie pamiętam pierwszego dnia, ale 9 lat naprawdę szybko zleciało i to przyjemnie. W ogóle piękna sceneria. Jesteśmy na nabrzeżu Wisły i mamy po drugiej stronie toruńską Starówkę, także jest taka motywacja, inspiracja. To jeszcze nam umila ten czas na tej sali szermierczej. Jeżeli chodzi o trenowanie, ile razy w tygodniu spotykacie się na toruńskich majdanach? No to 4 razy w tygodniu mamy treningi. W piątki są wyjazdy głównie na zawody. No i sobota i niedziela to są zawody. Osiągasz wiele w swoich kategoriach wiekowych, ale założę się, że wszystko byś oddała za to, żeby coś osiągać w seniorskiej rywalizacji. Rozumiem, że myślisz już poważnie o tej dyscyplinie. No tak, wiążę na pewno nadzieję jakieś z tym sportem, no ale zobaczymy, jak to pogodzę ze studiami. Ale na pewno nie odpuszczę tak łatwo. No zależy wszystko od wyników matury. Tak naprawdę wolałabym zostać w Toruniu z moim trenerem, od którym trenuję już od dzieciństwa, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. Jaki sobie stawiasz cel? Bo na pewno są gdzieś tam w głowie igrzyska, kolejne. No na pewno jest medal Igrzysk Olimpijskich, ale jak na ten rok, to mam nadzieję na złoty medal Mistrzostw Europy i Świata. Wszędzie z siostrą w domu się kłócicie po takim treningu, czy nie? Czy jest miło? Raczej jest miło, no ale zawsze są jakieś zgrzyty między nami, ale po krótkim czasie się godzimy i jest wszystko okej. O Marice Chrzanowskiej także jest głośno. Siostra Julii, to jest taka motywacja, że dwie jesteście na dobrym poziomie, rozwijacie się i osiągacie i chcecie osiągać sukcesy? Myślę, że tak, dodatkowo walczymy razem w drużynie. Teraz na przykład do Mistrzostw Polski mamy i do obrony drużynowo złoty medal, tak, ja mam też złoty indywidualnie do obrony, więc myślę, że to jest motywacja, no ale jest stresujące praktycznie, jak walczymy ze sobą, to jest naprawdę duży stres. Ja jestem zaskoczony pozytywnie w ogóle warunkami, jakie tutaj zostałem. Duża hala, jesteś zadowolona z tego, co klub oferuje? Bardzo zadowolona, dlatego też zamierzam tutaj zostać na studia. Naprawdę w innych klubach w Polsce nie ma takich warunków. U nas są małe hale i tak dalej. U nas naprawdę jest wszystko na bardzo wysokim poziomie. A co byś chciała osiągnąć w sporcie? Bo rozumiem, że to wszystko na tych juniorskich osiągnięciach się nie zakończy, tylko w perspektywie jakieś igrzyska, Mistrzostwa Świata, Europy? No Mistrzostwa Świata, Europy tak, jak najbardziej w tym roku teraz czekamy. Mamy w marcu i w kwietniu. Julia w kadetach walczy, ja w juniorach. U nas w reprezentacji, no i jest, planujemy medale na pewno, będziemy walczyć, będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Jak to się zaczęło? Dlaczego szermierka, na przykład nie siatkówka, koszykówka? Szczerze mówiąc, to tak przypadkiem, ja w ogóle tańczyłam taniec towarzyski i po prostu tak się złożyło, że moja mama pracowała z trenerem i przyszłam na pierwszy trening i nawet nie spodobała mi się szermierka, tylko gra w dwa ognie. Czyli ten taniec trochę też pomaga, raz w przód, dwa w tył, albo dwa w przód, raz w tył, tak jak trenera podsłuchuje? Szczerze mówiąc, jestem fatalną tancerką. Ale bardzo dobrze, w cudzysłowie, tańczysz? Na planszy. Kto jest takim idolem? Bo żartowano niejednokrotnie, że Toruń ma szczęście do sióstr. Były tutaj Łyczbińskie, teraz są Chrzanowskie. Czy Łyczbińskie to jakaś inspiracja? Myślę, że jak byłyśmy młodsze, a nie teraz nie. Teraz trzeba im dowalić. Mamy jak największą motywację, żeby już z nimi wygrywać w tym wieku. Czego się życzy szermierzowi, florecistce w tym przypadku? Połamania klingi.